Z tej strony Bobikson, witam Was w tutorialu do kostki 3x3x7 kubik od Wittiden. Kostka nie jest klasyczną kostką 3x3x7, czyli na przykład taką jak ta wieża, lub taką 3x3x7 porównywalną do tej 3x3x5. Tu 3x3x7 świeżo zamówiłem, właśnie się zorientowałem, że jej nie mam. Czym ta kostka się różni od takiej klasycznej kostki 3x3x7? Ano tym, że porównując to na przykład do tej kostki 3x3x5, ta kostka powinna mieć również te blaszki tutaj na krawędziach podzielone, żeby to były podobne kostki. Oczywiście poza tym, że brakuje nam dwóch warstw. Co jest ciekawe, kostka ta nie jest zaliczana do serii Roadblock, czyli tych trzech kostek, mimo że wydaje mi się, że jak najbardziej pasowałaby do serii Roadblock. Teraz tak, kostka jest kuboidem, zacznę ją mieszać już. Tutaj widać właśnie ten charakterystyczny dla kuboidów sposób mieszania, czyli 2R i ruchy U. 2R i ruchy U. Natomiast co istotne, musimy pomieszać też te krawędzie. Jak to zrobić? Wrzucamy te krawędzie na górę. Załóżmy tą krawędź i tą krawędź wrzućmy na górę. I musimy ułożyć te narożniki w taki sposób, żeby kostka się odblokowała, czyli tymi pełnymi kolorami do dołu. Przy okazji będziemy mieszać. No i tutaj mamy te krawędzie, tu zieloną, tu niebieską. Możemy sobie je jakoś pomieszać. Przy okazji pomieszają nam się narożniki. Szukamy dalej, tu jest kolejna krawędź i jeszcze tu jest jedna krawędź. I ponownie musimy te ruchy odblokować. Tu musimy odblokować. O, i przesuwamy je tam o określoną ilość razy. Dobra. Popatrzę, czy już jest. Tu jest w miarę różnorodnie. Tu też, tu też, tu. Okej. Dobra. Teraz jeszcze kostkę można pomieszać oczywiście w przeciwieństwie, jak to kostki symetryczne, jak kostkę 3x3. Ona wygląda jak 3x3 po pomieszaniu, szczególnie jeżeli sobie tutaj tymi pełnymi fragmentami włożymy. Natomiast należy pamiętać, że kostkę typu wieża również się da jak kostkę 3x3 pomieszać, z tym, że kostka ta jest wtedy zmiennokształtna, natomiast ta nie zmienia kształtu, nadal jest sześcianem. Dobra, myślę, że kostkę mamy mniej więcej pomieszaną. Teraz żadna z tych blaszek nie może zostać rozłączona, ponieważ jest poblokowana. I zaczynamy układanie. Układanie kostki zaczynamy od tego, żeby sparować te krawędzie, które są na ścianach bocznych, znaczy na tej środkowej krawędzi. I robimy to w taki sposób, jak kostkę mieszaliśmy. Tu nie ma żadnej filozofii większej. Stawiamy na górę. Patrzymy, czy tu gdzieś jest pomarańczowy na środku, bo potrzebujemy to, żeby pomarańczowy wszedł. Na tej krawędzi jest pomarańczowy na środku. Tu wrzucam ten. Czy tu będzie czerwony jeszcze? Jest dwa za jednym razem. I musimy odblokować ruchy, czyli podstawić te wszystkie krawędzie, zorientować w taki sposób, żeby były pełnymi naklejkami do góry. Teraz przechodzimy do ułożenia. Tu pomarańczowy, on był tu z tyłu. Mamy ułożony i tą krawędź sobie odjadę tą krawędzią, podstawię tutaj inną i przy okazji stawię sobie, oczywiście można wstawiać tak, że jak widzimy, że mamy tutaj zorientowane do jednorazowej wrzutki, to sobie tak robić, a jeśli nie, to jedziemy sexy move'em RU, aż ta krawędź nam się właściwie zorientuje tutaj na dole. I teraz tak, tutaj mamy niebiesko-pomarańczowy, dobieramy pomarańczowe kolory, tu jest jeden pomarańczowy, tu jest drugi pomarańczowy. Kolejną krawędź mamy gotową i w to miejsce podstawię tą krawędź
niebieską i ona potrzebuje czerwonego na środku. Czerwony na środku jest tu w tym białym. Biały i tak będziemy osobno układać, więc sobie zabieramy od tego białego elementu. Ten mamy gotowy, ten mamy gotowy. Zielony gotowy. Wygląda na to, że mamy wszystkie. Jeden, a nie, jeszcze ten. Jeszcze ten jest niegotowy. Podstawiam go na górę. I jeszcze narożniki sobie podstawię odpowiednio. I tu mamy zielono-czerwony, szukamy czerwonych. Tu jest jeden czerwony. Czy na środku jest czerwony? Jest tutaj. Mamy połączoną kolejną krawędź. I to są już wszystkie krawędzie. Jedna, a nie, jeszcze ta. Przypadkiem chyba ją pomieszałem. Dobra, w to miejsce podstawiam ten żółty. Czy tu jest czerwony na środku? Gdzieś tu nie ma, tu nie ma, tu jest. Więc podstawię ten. I w tym momencie będziemy mogli ten ostatni tutaj, a to jest biały, a my trzeba nam tutaj. O, jest gotowa, czyli tu mamy jedną krawędź gotową, tu mamy drugą, trzecią i czwartą, czyli mamy gotowe wszystkie. Teraz przechodzimy do etapu układania kostki 3x3. Oczywiście dół, nie musimy tutaj pasować kolorów i tak dalej, ale jest to najbardziej optymalne i wyklucza w dużej mierze jakiś błąd na kostce, który by nam tu miał wyniknąć na samym końcu. Więc ja mniej więcej te kolory zawsze spasowuję. Najpierw ułożymy sobie krzyż na górze. Na górze, na dole w zasadzie ten krzyż układamy. Mamy krzyż, tak jak to w kostce 3x3 i następnie układamy krawędzie. No co istotne przy układaniu krawędzi, pomarańczowy, pomarańczowy, tutaj patrzymy na ten mały biały, na ten element połączony z białą krawędzią. Tu widzimy, to jest dobra para, gotowa, żeby ją tu wrzucić. I analogicznie z całą resztą, tu mamy biało-czerwono-niebieski. I gdzie mamy czerwono-niebieski? Tutaj. OK. I łączymy i wrzucamy. Czerwono-niebieski jest tutaj. Tu mamy dobrze. Zielono-pomarańczowy. On jest tutaj. A krawędź jest tutaj. Też łączymy i wstawiamy. Potem mamy, tutaj jest biały, biało-czerwono-zielony i coś źle zrobiłem? Tak, źle zrobiłem, oczywiście, że tak, musimy tutaj go połączyć, się na żółty zapatrzyłem i tu mamy dół ułożony, środkowy pasek, czyli to co najważniejsze w zasadzie w tym momencie, środkowy pasek mamy ułożony. W tym momencie zostaje nam ułożyć jeszcze kuboid, oczywiście odblokować górną warstwę i ułożyć kuboid 3x3x7. Tu już nic więcej nie robimy z górą. Oczywiście ta góra i ten dół, te kolory biały z żółtym nam się pomieszają. Taka kolej rzeczy. Tu mam gotowy pasek, ale on jest oczywiście źle. Zaczynam od tego, żeby tutaj, bo będziemy układać tą warstwę. Tą warstwę będziemy układać w tym momencie. Pierwsza sprawa to jest ułożenie tego, nazwijmy to centra, czyli tej środkowej tutaj warstwy, żeby ona była taka jak ten center duży. Pomarańczowy jest, tu jest zielony. Odjeżdżam zielonym na bok. Podstawiam 180 stopni to miejsce, w którym ma wejść. Wstawiam i mam dobrze na swoim miejscu. Oczywiście tu, jak widać, już nam się zaczyna kostka mieszać. Tutaj czerwony. Czy mamy czerwony na górze? Mamy tutaj. Podstawiam i cofam. Zielony, czerwony, niebieski. Tu mam niebieski, odjeżdżam. Podstawiam, cofam. Niebieski, pomarańczowy, zielony,
czerwony, wszystko jest na miejscu, wstawiamy te krawędzie tutaj. Jak to robimy? No to jest algorytm, on jest bardzo prosty, kilkuruchowy zaledwie. Co istotne, musimy wstawić tutaj krawędź, która jest czerwono-zielona. Zatem musimy znaleźć na górze krawędź, która jest zielono-czerwona, ponieważ ona ulegnie obrotowi podczas wstawiania jej na dół. Nie mamy tutaj na dole tej krawędzi. To znaczy, że ona jest gdzieś tutaj, o tu jest. Więc musimy ją stąd wyciągnąć poprzez wstawienie tutaj tego zielono-pomarańczowego. Szukamy, czy jest tu pomarańczowo-zielony. Również nie ma pomarańczowo-zielonego. Może jest pomarańczowo-niebieski, a w zasadzie niebiesko-pomarańczowy. Też nie ma. Dobra, w takim razie nie szukając dalej, podstawiamy jeden, który nie będzie pasował, ale wyciągniemy sobie na przykład ten pomarańczowo-niebieski. I algorytm jest taki, 2RU, 2RU' i 2R. On tworzy nam parity, ten algorytm tworzy nam swego rodzaju parity, które znika przy parzystej liczbie wykonywanych algorytmów, czyli jak ten algorytm wykonamy parzystą liczbę razy, to to parity będzie nam znikało, ponieważ ta siana się tak się obraca, obraca i obraca. Oczywiście, może być sytuacja, w której będziemy mieli, oczywiście nie na tym etapie, ale tą ścianę obróconą i już nie będziemy mieli żadnego pola do wykonania algorytmu. Pokażę Wam później, jak z tego parity wyjść. Tymczasem oczywiście parity trzymamy z tej strony, czyli tą obróconą ścianę i szukamy czerwono-zielonego, czyli zielono-czerwonego. Tutaj oczywiście nie ma, szukamy dalej. Zielono-pomarańczowy, czyli pomarańczowo-zielony. Nie ten, ale wyciągnęliśmy pomarańczowo-niebieski. Nie ten, tylko niebiesko-pomarańczowy, o ten. On tu będzie pasował. 2RU, 2RU', 2R i on tu pasuje. Parity zniknęło. Niebiesko-czerwony, czyli czerwono-niebieski na górze. Czy jest taki? Nie ma. Nie ma. Może zatem zielono-czerwony. Mamy czerwono-zielony. To jest czerwono-zielony. No nic. A tutaj co mamy? Pomarańczowo-niebieski. Zielono-pomarańczowy. Dobra, jeszcze raz. 2RU, 2RU, 2R. I patrzymy, co my tu mamy. Zielono-czerwony. A tu mamy czerwono-zielony, więc on dobrze będzie. 2RU, 2RU i 2R. Wszedł. Zniknęło nam przy okazji parity. Teraz musimy tutaj pomarańczowo-zielony znaleźć. Pomarańczowo-niebieski. Tu jest pomarańczowo-zielony. Może znajdziemy niebiesko-czerwony. Tu jest 2RU, 2RU, 2R. On wszedł i szukamy teraz pomarańczowo-zielonego. On jest tutaj, 2RU, 2RU, 2R. I wszystko na kostce jest dobrze. Jeżeli będzie taka sytuacja, że mamy tylko jeden tutaj do wstawienia i mamy go od razu na górze, możemy go wstawić, to wykonując ten algorytm jeden raz, ta ściana zostanie nam obrócona. Żeby nie wykonywać tutaj algorytmu na to parity, wystarczy w pierwszej kolejności podstawić tutaj złą krawędź, wtedy robimy pierwszy obrót, a dopiero w drugiej kolejności podstawić krawędź, która na tym miejscu ma się znajdować. Wtedy będziemy mieli dwa razy wykonany algorytm, czyli parzystą liczbę razy i tutaj nie będziemy mieli obrotu tą środkową warstwą. Po ułożeniu tego paska tutaj na dole przechodzimy na górę, będziemy układać ten pasek. Tu układanie jest już zupełnie inne, już nie jest ono takie proste. Tutaj musimy wykorzystać dwa algorytmy i patrzymy. Tutaj mam, zaczynamy oczywiście od krawędzi. Krawędzie ja sobie tutaj podstawię od razu. Tu mam te światełka i muszę te dwa zamienić miejscami, żeby uzyskać tutaj również dobrą kolejność. No to jest algorytm 2RU, 2RU,
U' 2R, U' D całą warstwą na dole, 2R, U' 2R, U i 2R. On nie tworzy nam parity, ten algorytm wszystko jest tak jak być powinno. Zostaje nam jeszcze tutaj zamiana tych środków. I tutaj tak, za pierwszym razem wstawimy sobie, ten algorytm tworzy parity to samo co ten poprzedni. Zamienimy sobie te dwa środki, niebieski wejdzie na swoje miejsce, zielony wejdzie tutaj i w drugiej kolejności te dwa środki. I parity nam nie wystąpi tym razem. Algorytm jest taki, 2R, U, 2R, U, 2R, U2, 2R, U2, 2R, U, 2R, U' i 2R. OK, tutaj oczywiście wystąpiło nam parity, więc przestawiamy górę, żeby mieć to parity cały czas tu po prawej stronie i zamieniamy te dwa. 2R, U, 2R, U, 2R, U2, 2R, U2, 2R, U, 2R, U' i 2R. Parity zniknęło i tą warstwę mamy ułożoną tu po tym ruchu D. Oczywiście od układania krawędzi nam się przesunęło, więc musimy to cofnąć. Mamy ułożone te warstwy. Przechodzimy z powrotem, będziemy układać tą warstwę. I tu układamy tą warstwę z powrotem, tak jak układaliśmy tą warstwę powyżej. Musimy sparować. Niebieski jest tutaj, ja go tu podstawiam i cofam. Niebieski jest, szukałem pomarańczowy, pomarańczowy tutaj. Podstawiam, cofam. Zielony, mam zielony tutaj i czerwony, on jest tam z tyłu. Czyli U2 i cofam. Mam dobrze, tu też. No i teraz tak samo jak wcześniej będziemy te krawędzie wrzucać tutaj z góry na dół. Czerwono-zielony, czyli szukamy zielono-czerwonego. On jest tutaj. 2R, U, 2R, U' i 2R. On tu wszedł. Przesuwamy dalej. Oczywiście trzymamy cały czas to parity z tej strony. Niebiesko, czerwony, szukamy czerwono, czerwono-niebieskiego na górze. On jest tutaj, 2R, U, 2R, U', 2R, parity, no tu jest OK. Tu jest OK. I zostały nam jeszcze tutaj dwie. Dwa w zasadzie, dwie krawędzie, dwie. Tak, zielono-pomarańczowy, czyli szukamy na górze pomarańczowo-zielonego. Zielono-pomarańczowy nie. Nie ma go tutaj. On jest tutaj. No to w takim razie musimy tu znaleźć niebiesko-pomarańczowy na górze. Niebiesko-pomarańczowy. 2R, U, 2R, U' i 2R. On tu jest. I teraz tutaj pomarańczowo-zielony, czyli na górze szukamy zielono-pomarańczowy, czyli tu pomarańczowo-zielony. 2R, U, 2R, U', 2R. I mamy ułożoną kolejną warstwę. Przechodzimy z powrotem na górę. Tutaj, co my tu mamy? Tu są światełka z powrotem, czyli znowu mamy do zamiany te dwie krawędzie algorytmem. 2R, U, 2R, U', 2R, U', D, 2R, U', 2R, U i 2R. Tu cofam ten ruch D i patrzę, co się tu na górze dzieje. Niebieski, pomarańczowy, tu czerwony. Te dwa zamienię naraz. Te dwa naraz, tu również mi nie wystąpi na tą chwilę parity, więc zamieniam te dwie. 2R, U, 2R, U, 2R, U2, 2R, U2, 2R, U, 2R, U' i 2R. Tu się zamieniło, o, łącznie z tymi dwoma warstwami nad i pod. I mam do zamiany te dwa. 2R, U, 2R, U, 2R, U2, 2R, U2, 2R, U, 2R, U', 2R i
kolejną warstwę mamy gotową. Teraz przed przystąpieniem do zamiany tych krawędzi miejscami musimy je posortować, ponieważ mamy białe i żółte przemieszane. I jak to zrobić? Oczywiście można to robić algorytmami, tworzyć sobie paski na górze, czyli przykładowo wrzucić sobie na górę, o tutaj, żeby wstawić tą krawędź, wrzucić na górę, wykonać algorytm na zamianę tych środków i będziemy mieli gotowe. Można też pobawić się nieco na logikę i wstawić najpierw te krawędzie na dół, tak jakby zrobić krzyż, tak to nazwijmy. O, mamy krzyż. Kolejność nie jest oczywiście ważna w tym momencie i próbować sobie w tym momencie dopasować. Wstawiam sobie tą krawędź na górę. Tu mi się stworzył paseczek. Skoro mam taki paseczek i tu mam biały w tym miejscu, to on skończy obrót tutaj. Podstawiam, biorę na tą warstwę, zabieram na dół i mam gotowe, sparowane. Oczywiście zostały mi jeszcze te krawędzie do ułożenia. Tu już dowolnie od której strony, bo i tak będziemy kostką obracać. Jeżeli wystąpi parity, no to na górze i będziemy mieli jeszcze na dole, to oczywiście obrócimy sobie kostkę w taki sposób, żeby go dalej mieć po prawej stronie i ono jesteśmy go w stanie zlikwidować bez algorytmu. Oczywiście jeżeli mamy do wykorzystania parzystą liczbę algorytmów. Tutaj mam dobrze, tu mam dwa do zamienienia. I algorytm 2R U, 2R U prime, 2R U prime D, 2R U prime, 2R U i 2R. Tu jest dobrze. I tu mam sytuację, że mam naprzeciwko siebie do zamiany pomarańczowy z czerwonym. Będę robił to przez tą ścianę. Zamienię pomarańczowy z zielonym, pomarańczowy wejdzie tutaj. Następnie zamienię pomarańczowy z czerwonym, który wejdzie tutaj. I tutaj zamienię te krawędzie czerwoną z zieloną. Spowoduje nam to zakończenie z parity, już widać. Natomiast zobaczymy, czy będzie trzeba wykonać algorytm, bo mamy jeszcze na dole wszystko do ułożenia. Czy nam się to po prostu zlikwiduje poprzez liczbę powtarzanych algorytmów też na dole. Więc zamieniam w pierwszej kolejności T, 2R, U, 2R, U, 2R, U, 2, 2R, U, 2, 2R, U, 2R, U prime i 2R. Te się zamieniły. Teraz zamieniam pomarańczowy, wejdzie na swoje miejsce tutaj. On ma być tutaj i ten czerwony wejdzie tutaj na zieloną ścianę. I będziemy robić dalej. 2R U, 2R U, 2R U, 2, 2R U, 2, 2R U, 2R U prime, 2R. I ostatni raz nam został tutaj algorytm do wykonania. Jak widać, ścianę mamy, wszystko mamy ułożone, więc wywoła nam to parity i robimy 2R U, 2R U, 2R U2, 2R, U2, 2R, U, 2R, U prime, 2R i tu nam to parity zostaje. Wobec czego ja to parity dalej trzymam po tej stronie i biorę się za układanie góry. Tu mam do zamiany te krawędzie, ponieważ tutaj mam te światełka tak zwane i tu mam do zamiany. Więc zamieniam najpierw narożniki 2R, U, 2R, U prime, 2R, U prime D, 2R U prime, 2R U i 2R. To sobie dół cofnę. Oczywiście tu mi dalej zostaje to parity. I patrzę, co tu się dzieje. Do zamiany mam tak. W pierwszej kolejności pasowałoby mi, to jest czerwony z pomarańczowym, zamienić. Tu jest niebieski. Dobra, czyli dowolnie. Najpierw pomarańczowy z czerwonym zamienię w taki sposób, że czerwony wejdzie na swoje miejsce. 2R U, 2R U, 2R U, 2, 2R U, 2, 2R U, 2R U prime, 2R. Tu jest OK.
i patrzymy dalej. Tu mogę zamienić pomarańcz, ale to mi nic nie da. Podstawię zielony najpierw na swoje miejsce. Wtedy wejdzie mi tutaj niebieski. I skończymy bodajże z parity, z tego co widzę. I robimy tak. 2RU, 2RU, 2RU2, 2RU2, 2RU, 2RU prim 2R. I zostaje mi tutaj ostatnie do zamiany niebieski i pomarańczowy. I wygląda na to, że nie będziemy mieli parity. Jednak na tym etapie 2RU, 2RU, 2RU2, 2RU2, 2RU, 2RU prim, 2R i kostka jest ułożona. Kostka nie jest trudna, jest przyjemna, naprawdę dobrze wykonana. I to chyba tyle na temat tej kostki. Spróbuję jeszcze wymusić parity i spróbujemy go rozwiązać. Dochodzimy do sytuacji, w której środkową warstwę mamy obróconą o 180 stopni. Mimo że warstwy, które układamy, na przykład tu zakładamy, że układaliśmy te dwie warstwy, są ułożone dobrze. Tu akurat kostka jest ułożona, więc tego tak dokładnie nie widać, ale równie dobrze na górze mógłby być dowolny układ. Żeby rozwiązać taką sytuację, trzymamy to parity przodem do siebie i wykonujemy następujący algorytm. Oczywiście algorytm wykonujemy, jeżeli mówię o literce U, to tą warstwą, którą aktualnie układaliśmy. Natomiast w jednym miejscu będziemy wykonywać U2 warstwą powyżej, warstwami powyżej, w zasadzie jeżeli kostka jest nieułożona. Algorytm jest następujący: U2, R2, F2, U2, U2 tymi wyższymi warstwami, F2, R2, U2 i obrót parity rozwiązane. Na dzisiaj to tyle. Cześć.